Ja doświadczyłem tego na, na swoim przykładzie i, i mogę powiedzieć, że ja biegałem ultramaratony. Choć nadal mam do nich sentyment i chciałbym z, jeszcze tam gdzieś się sprawdzić, to no, doprowadziło mnie to do skrajnej sytuacji, w której miałem bardzo duże osłabienie organizmu, w której miałem problem z koncentracją, z zasypianiem. I ten mój flow związany z ultrabieganiem doprowadził mnie do, do wyczerpania organizmu, które leczyłem praktycznie przez dwa lata. Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Witam Was serdecznie w kolejnym, już 232, epizodzie podcastu Lepiej Teraz pod tytułem Camp Lepiej Teraz, Camp Online. Tak, moi drodzy, bierzecie udział w takim kampie online, darmowym. I rozmawiamy dzisiaj o tym, czy stres jest potrzebny nam w pracy i w biznesie. Na to pytanie odpowie mój gość Jarek Brzozowski, który już wystąpił w podcaście Lepiej Teraz. Jarek na co dzień pracuje jako trener mentalny, jest też współorganizatorem kampu Lepiej Teraz w Górach, który odbędzie się 21-23 października tego roku, który mam zaszczyt z nim poprowadzić. No ale tradycyjnie zanim przejdę dalej, zapraszam Was do podcastu po ludzku o pieniądzach. Tam czeka na Was odcinek z Piotrem Minkiną, w którym Piotr tłumaczy zagadnienia związane ze stagflacją. Więc serdecznie zapraszam do Poludzku o pieniądzach. No a wracając do dzisiejszego gościa. Mój gość, Jarek, jest trenerem mentalnym i trenerem biegania. Prowadzi autorskie warsztaty Budowanie pewności siebie mentalna droga 90 dni do szczęścia oraz jest współtwórcą akcji motywacyjnej: pokonać siebie. Jest to robienie rajdów rowerowych dookoła świata. Charytatywnych dla swojego kolegi, który jest niepełnosprawny. Wspiera też swoich klientów w pokonywaniu trudności, które spotykają na swojej drodze, gdy mają problem w osiągnięciu celu, marzenia. Przygotowuje zawodników, amatorów do startów biegowych. Układa plany biegowe i organizuje mental campy w górach. W dzisiejszej rozmowie dowiecie się m.in. skąd biorą się wulgarne wpisy w internecie, agresja na drogach, czy zna coś takiego jak bezstresową pracę czy biznes, czy da się w czymś takim funkcjonować w ogóle, w jaki sposób otoczenie wpływa na stres, co robi nam chroniczny stres, czym są otwarte pętle, drzazgi mentalne czy stres jest dla nas dobry, czy jest coś takiego jak dobry stres. Porozmawiamy o kortyzolu, o spokoju, poszukiwaniu, o sporcie, o nawykach, zdrowych nawykach, które warto implementować do swojego życia. Dowiecie się też, gdzie można pozbyć się takiego stresu i Jarek powie też, czy jednorazowy wyjazd w góry może nam pomóc. Opowie też, w jaki sposób będzie pracował ze stresem w trakcie kampu lepiej teraz. Więc serdecznie Was zapraszam, nawet jeżeli nie, nie zamierzacie wybierać się z nami w góry, jest to próbka tego, co przeżyją osoby uczestniczące w kampie. Więc zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. No a wszystkie osoby, które są zainteresowane uczestniczeniem w takim kampie. Zapraszam na fanpage Lepiej Teraz na Facebooku, tam jest przypięty u góry event, wydarzenie, kamp Lepiej Teraz w górach. Możecie też znaleźć link w artykule do podcastu na stronie Lepiej Teraz, do tego odcinka. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Cześć Jarku. Cześć Radku, witaj. Bardzo cieszę się, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Lepiej Teraz po raz kolejny. Dawno nie rozmawialiśmy. Ale cały czas jesteśmy w kontakcie, moi drodzy. Jarek jest człowiekiem, z którym tworzę, współtworzę z nimi, z Johnem Uranerem, czyli Jankiem Wyspiańskim, mastermind yy, cotygodniowy. Czasami co dwutygodniowy, w zależności od tego, jak mamy czas. Yy, no ale teraz przygotowujemy się do wydarzenia. Wspólnie z Jarkiem organizujemy kamp Lepiej Teraz w Górach, który odbędzie się 21-23 października tego roku, czyli już za ponad półtora miesiąca. No, i w związku z tym chcielibyśmy nagrać serię wywiadów, rozmów, takich dotyczących wiedzy, lekcji, które chcemy przekazać, to w jaki sposób chcemy pracować z Wami. Dla tych, którzy na przykład nie, nie mają czasu, żeby jechać z nami w góry, ale chcieliby nieco dowiedzieć się na, tem na tematy, którymi Jarek się zajmuje, chociażby. I dzisiaj wzięliśmy na tapetę temat stresu. Stresu. I tytuł klik bajtowy. Czy stres jest potrzebny w biznesie, tak? Tak. Yy, Jarek ma doświadczenie, ponieważ jest trenerem mentalnym, też trenerem biznesu, trenerem biegania. No ale ja już więcej nie będę gadał, zamykam się. Przestaw się słuchaczom, którzy pierwszy raz trafili na ciebie, czym się zajmujesz na co dzień zawodowo. Zawodowo na co dzień zajmuję się właśnie treningiem mentalnym i treningiem biegania. Jedno z drugim jest bardzo połączone ze względu na to, że ten dzisiejszy nasz temat, stres, on najczęściej sprawia, że trafiają do mnie różni klienci, czy to biznesowi, czy to osoby związane ze sportem. Dzięki temu, że możemy połączyć i aktywność fizyczną, i neutralizację stresu, czy też tworzenie nowych nawyków, które pomagają go tak oswoić, sprawia, że. Często pojawiam się w jakichś y, sytuacjach takich kryzysowych, czy to w firmach, czy to w zespołach sportowych. Rozładowujemy ten stres i uczymy się, jak z nim pracować, żeby móc lepiej i efektywniej być, czy to w sporcie, czy w biznesie. To jedna z dziedzin, którymi się zajmuję. Moją pasją jest również jazda rowerem, i tym też się zajmuję jako taki koordynator projektu Pokonać Siebie, w którym w tym momencie objeżdżamy Polskę dookoła, ale mamy też w zanadrzu dookoła świata wycieczkę, która też się rozpoczęła. Więc tak, w dużym skrócie o sobie. Jarku, yy... Czy znasz bezstresowy biznes? Czy w ogóle da się taki prowadzić? Ostatnio przeglądałem różne wpisy, patrzyłem na różne publikacje naukowe i yy, spotykam się czasami z ludźmi, którzy właśnie klip bajtowe teksty mówiące o tym, nasz biznes jest bezstresowy. Ale czy ten biznes bezstresowy jest tak naprawdę dobrym rozwiązaniem długofalowym? Pewnie można znaleźć jakiś biznes, który nie będzie powodował stresu w krótkim czasie, natomiast jeżeli to będzie długofalowo i nie będziemy mieli w ogóle stresu, to zaczniemy gnuśnieć czyli będziemy tacy ospali, będziemy tacy przybici bo, bo stres nie zawsze jest negatywny, stres jest też pozytywny, bo jak sam wiesz, wychodzenie ze strefy komfortu, którą tak często odmienia się na wszystkich internetowych forach przez wszystkie przypadki powoduje, że kiedy wychodzimy z tej strefy komfortu, na pewno mamy podwyższony kortyzol na pewno bije nam szybciej serce i zdecydowanie um, początkowa faza jest dużo trudniejsza niż kiedy któryś raz z kolei robimy tą samą czynność, więc może i istnieje biznes bezstresowy, natomiast w długofalowym działaniu on nie jest do końca zdrowy, bo balans między stresem czy działaniem takim bezstresowym a stresowym jest nam e, jak najbardziej potrzebny na co dzień. A powiedz mi co jest pozytywnego w stresie? Co jest pozytywnego w stresie? No, kiedy dostajemy ładunek stresowy, czyli wytwarza w naszym sieciele kortyzol to on może nas pobudzać do działania, może nam y, zmotywować nas na y, takim krótkim polu, może też na, w nas wywołać jakąś efekt y, chcienia czegoś więcej niż to, co do tej pory mamy, czyli takiego wkurzenia wewnętrznego. I ten ładunek będzie takim pozytywnym działaniem stresu. Natomiast jeżeli ten ładunek przetrzymamy za długo, nie rozładujemy go, nie, nie uwolnimy, czy też nie przepuścimy przez nasze ciało, może doprowadzić do negatywnych skutków, o których pewnie tu jeszcze m, dzisiaj porozmawiamy. Rozmawiamy. No właśnie, powiedziałeś o negatywnych skutkach. Co robi nam chroniczny stres? No tak, st chroniczny stres, czyli taki przewlekły, zwłaszcza ten, który jest tłumiony, może prowadzić do skrajnie negatywnych emocji czyli takiego gniewu, złości, wręcz czujemy taką wściekłość. I można to porównać do takiej, w takiej metaforze do Korka w butelce od szampana. Czyli yy, gdy podtrząśniemy taką butelką, korek wyskoczy. No, i znajdująca się w środku ciecz, rozlewa się na wszystkie strony. I wszystko zostaje upaprane, że tak powiem. I tak samo się dzieje z naszym, z naszym stresem. Kiedy on jest zbyt długo tłumiony, kiedy dostaje moment, w którym może eksplodować, no to dookoła, czy to będą osoby, z którymi współpracujemy, czy nasi domownicy, mogą dostać bardzo mocno oblani tą naszą dawką stresu i spowodować to może wiele konfliktów, czy też jakieś. Poważniejsze skutki, na przykład w pracy, zwolnienie, bo taki stres może doprowadzić do sytuacji, w której będziemy, no, nasze konsekwencje tego, tego działania będą nieodwracalne i trzeba będzie się rozstać z firmą. Więc ten stres, kiedy on jest zbyt długo trzymany w nas, no, doprowadza do niepożądanych relacji, które tworzymy. Mhm. Powiedz mi. Skąd się biorą wulgarne wpisy w internecie i agresja na drogach? Skąd ten taki, taki rage? Te ciągłe filmiki, które widzimy na, na internecie, o tym, jak kierowcy do siebie wyskakują, jak zaczynają negatywnie do siebie mówić, a czasami dochodzi do rękoczynów, czy też wejść na jakiekolwiek forum i wrzucić jakiś kontrowersyjny wpis, czy też pytanie i pod nim wylewa się fala hejtu. Jest związana z kilkoma czynnikami. Jednym z nich jest to, co mówiłem już o przewlekłym stresie i tym tłumionym stresie, kiedy mamy możliwość zrobienia sobie takiego miejsca, gdzie ujdzie na ten stres. No to czasami ktoś tam się wyżyje i wydaje mu się, że zrobiło mu się dobrze, ale może skrzywdzić też inne osoby. Ale innym czynnikiem stresującym jest też sytuacja związana z żywieniem. I fajnie to przedstawia w swojej książce to jest pan Tadeusz Oleszczuk. Który mówi w książce, jak, facet jak młody Bóg. On opisuje związane z tym sytuacje, co powoduje, że mamy tak duży stres. A mianowicie jest to związane z jedzeniem. Jednym z elementów jest jedzenie, czyli duża ilość przetworzonego jedzenia, duża ilość fast foodów, duża ilość płynów, które powodują podniesione, podniesienie tętna. To wszystko wpływa na to, że nasza reakcja, tak zwany krótki ląd, jeszcze bardziej się skraca, i wpływa na to, że te czynniki, czyli rozładowanie emocji, następuje bardzo gwałtownie, w sposób niekontrolowany i doprowadza do sytuacji, że widzimy właśnie takie starcia MMA na ulicy, czy też fale hejtu w internecie. I o tym samym pisze, jest również napisane w książce dwóch takich amerykańskich. Doktorów czy też profesorów nauk, które badały przez około 10 lat wpływ tego rozgrzanej takiej dyskusji na Facebooku czy na Twitterze i skolerowały to z jedzeniem. I okazało się, że dzieciaki do 19 roku życia, jak i dorośli, Zjadały te osoby, które mocno się udzielały na tych forach, które mocno hejtowały. Często ich dieta składała się powyżej 50% z jedzenia wysoko przetworzonego, więc jakby. Ich stwierdzeniem tych, tych badań jest to, że no właśnie nasza dieta wpływa też na to, jak się zachowujemy. Jest takie stwierdzenie, które mówi, jesteś tym, co jesz, więc, więc tutaj też ma to bardzo duże znaczenie i nasz umysł, nasze jelita to są połączone z umysłem, więc to wszystko wpływa w, na całokształt nas i nasze holistyczne podejście, więc jedzenie. Nasze zdrowe nawyki, nasze codzienne działania, czy też na koniec dnia jak się zachowujemy, co robimy przed prysznicem, co robimy kiedy kładziemy się spać, czy czytamy znowu jakieś fora, w których się nakręcamy, czy też wyciszamy się do tego, żeby zrelaksować się podczas snu, mają duży wpływ na to, jak zachowujemy się, czy to na drodze, czy to we wpisach internetowych. A powiedz mi, czy otoczenie ma jakiś wpływ na nasz stres? Czy na przykład, kiedy pojadę na tydzień nad morze, chodząc po plaży, to mogę wyleczyć się ze stresu? No, w góry? W zależności od tego, jak wielka dawka i jak długo trwa ten, ten objaw stresu. No pewnie, jeżeli tu mamy, mamy już takie bardzo mocne nasilenie stresu, które nie pozwalają nam spać, nie pozwalają nam jeść, czujemy ciągłe kłucia w, w sercu, i trwa to od kilkunastu miesięcy, to w pierwszej kolejności polecam, udać się do psychoterapeuty, jak i do psychiatry, żeby to i farmakologicznie, i terapeutycznie zacząć rozwiązywać. Natomiast to, o, to, o czym mówisz, może ma bardzo dobry wpływ, ponieważ szum fal, kiedy nie będziemy zakładać słuchawek na uszy, tylko będziemy słuchać tego, będziemy spacerować wzdłuż wybrzeża, na pewno poprawi nasz samopoczucie, podniesie się nasz dobrostan. Złapiemy taki, taki luz w sobie, odpoczniemy. No ale dla osób, które nie odpoczywały przez długie lata znam takich przedsiębiorców, z którymi współpracuję i kiedy ich pytam, kiedy byli na tygodniowym urlopie, trudno jest im przypomnieć i okazuje się, że powyżej 10 lat już tak, tak nie funkcjonowali, więc fundowanie im 10-dniowego urlopu będzie dla nich w czwartym, piątym dniu dużo większym stresorem niż, niż to, gdy odpoczął sobie 3-4 dni, więc w takich, dla takich osób takie morze, o którym wspominasz, 3-4 dni, czy takie góry, 3-4 dni będą bardzo dobrym rozwiązaniem, żeby odpocząć żeby zrobić jakąś refleksję na temat swojego życia, sprawdzić, co mi jest potrzebne, za czym ja tak gonię, może trzeba trochę zwolnić. Często mówimy też takie słowo: nie daje mi to spokoju. O co, o co chodzi? Co się dzieje wtedy? Nie daje mi to spokoju. To mm, są takie sytuacje tak zwane. Yy, oj, uciekło mi słowo teraz, jak to się nazywa. Yy, Mentalne dżazgi, o właśnie, przypomniałem sobie, mentalne dżazgi, czyli sytuacje, w których na przykład mamy w domu zdjęcie sprzed 10 lat urlopu, na którym byliśmy szczęśliwi z naszą całą rodziną, i ono wisi w przedpokoju, i my codziennie wstajemy rano, przechodzimy obok tego zdjęcia, patrzymy na nie i się irytujemy. I mamy wyrzuty sumienia, że nie pojechaliśmy na te wczasy, że kolejny rok przekładamy nie mamy kiedy, nie mamy jak, bo firma się wali, bo jakieś są sytuacje, które doprowadzają do tego, że nie możemy pojechać, i mamy wobec siebie wyrzuty. To, to takie mentalne jazzki trzeba schować. Trzeba je schować na jakiś czas, po prostu zastąpić je innymi elementami, czy też jakieś niezapłacone rachunki, nierozwiązane konflikty w domu. To, co też mówiłeś, jaki ma wpływ nasze środowisko, nasza, e, nasze osoby, czyli pięć osób, które, z którymi najczęściej spędzamy czas, mają również wpływ na to, jak się zachowujemy, jakie mamy, jak mamy wypełnione konto, czy też nie, jakie mamy emocje w sobie, czy jesteśmy pozytywni, czy negatywni. Więc e, i te mentalne drzazgi i osoby, które wokół nas są, wpływają na to, e, jak wygląda nasza sytuacja. Czy jesteśmy osobami takimi otwartymi na zmiany, czy jesteśmy osobami zamkniętymi, które mają krótki ląd i bardzo szybko wybuchają. I ten stres też przekłada się na nasze ciało. Ja sam czasami czuję w takim długoterminowym stresie, czuję, że moje ciało jest spięte. To ma jakiś inny związek? Tak. Aktywne ciało. E... Sztywne ciało, sztywne ciało, sztywny umysł. Ja mam taki cytat od, z jednej z książek mówiącej o tym, że kiedy nasze ciało jest sztywne, nasz umysł też jest sztywny i to wpływa na całokształt kształt naszego działania. Czyli jeżeli nasze ciało nie jest elastyczne, nie jest w stanie rozciągnąć się choćby trochę, że zrobienie skłonu powoduje wielki ból, to też na pewno wielki ból powoduje to, kiedy stajemy naprzeciwko kogoś, kto ma odmienne poglądy do nas. I to powoduje, że często jak spojrzysz na kogoś, kto ma bardzo spięty kark, kto ma bardzo spięte ramiona, kto chodzi jakiś taki albo przykurczony. To ta osoba jest taka, że jak ją dotkniesz, to ona już zaczyna negatywnie reagować. Bo właśnie to jest związane z tym, że no, ciało i umysł jest w połączeniu. Jeżeli chcemy odłączyć jedno od drugiego i zająć się tylko jedną częścią, no to okazuje się, że w długofalowym procesie ma to negatywne skutki, niż bardziej pozytywne, więc, więc warto na to zwrócić uwagę, czy my jesteśmy elastyczni, czy jesteśmy mocno spięci fizycznie w swoim ciele, bo nawet jeżeli pojawia się jakiś stresor, no to to powoduje, że w tym spiętym ciele trudniej jest to przepuścić przez nas, tylko my się na to blokujemy, my się na to zamykamy. A kiedy się zamykamy, kiedyś z czymś walczymy, nie dajemy sobie możliwości tego przepuszczenia przez ciało, to powoduje jeszcze większe napięcie i jeszcze większy stres. No i to generuje później ten chroniczny stres, o którym wspominaliśmy na początku. Ja słyszałem właśnie o efektach masażów. Niektórzy są tak spięci, pierwszy raz idą na masaż, to mój kolega był masażystą, opowiadał, że tak, kiedyś takiego człowieka miało zestresowanego życiem, po prostu chorobami i śmiercią w rodzinie. To wszystko było czuć w jego ciele, I on mówił, że go tak wymasował, że facet to wszystko płakał z bólu, a potem płakał ze szczęścia. Mówi, że coś w nim pękło takiego, tak jakby skruszył w nim coś. Tak, metod, metod takich masaży jest bardzo dużo. Tak jak wspomniałeś, może być masaż, którym rozmasujemy te wszystkie zamknięte miejsca, napięcia, które są ulokowane w naszym ciele, bo, bo z biologii totalnej wiemy, że różne nasze traumy, różne nasze stresy umiejscowiają się w różnych miejscach naszego ciała. Fajne jest na relaksację taką, na pomoc w tym, żeby rozładować napięcie, no, jeżeli jesteśmy już. Odrobinę nie w samym piku tego stresu, tylko później możemy masować stopy, bo na stopach jest najwięcej receptorów z całego ciała. Więc masaż stóp może nam pomóc w pierwszej fazie. Może nam pomóc y, akupunktura, która otwiera w różne y, przepływy, dzięki którym ten, to napięcie bardzo szybko schodzi. Może być masaż bańką chińską, może być masaż y, różnych Lomi-Lomi, czy jakiś bardziej mocny masaż, który będzie pomagał nam w rozluźnieniu tego ciała i w pierwszej fazie, kiedy mówimy o tym, że ktoś jest tak mocno spięty, jak wspominałeś, no to ten stres za chwilę jakby nawróci się i trzeba takie masaże wykonywać, przynajmniej jakieś 10 cykli masaży zrobić w krótkim czasie. To już najlepiej ustalić z ekspertem, czyli w tym salonie, bo jeden masaż pomoże, ale krótkofalowo. Znowu nasze, napięcie, nasze ciało pamięta tą sytuację, w której było napięcie. Ono woli mieć to znane niż to nie, nieznane, więc będzie dalej się napinać i, i trzeba jakiegoś treningu właśnie takiego, nawet masa, masażem, żeby to uwolnić. No ale największą... Największą możliwość uwolnienia stresu to są rozmowy, to są spotkania z ludźmi, kiedy możemy spotkać się czy to na kręgach żeńskich, czy to na kręgach męskich, czy też takich otwartych kręgach, w których można wymienić się i doświadczeniami, i swoimi sytuacjami. To na pewno wpływa pozytywnie na to, żeby rozładować ten stres. Rozumiem, że na tym kampie, który organizujemy w październiku, będzie taki krąg organizowany przez ciebie, tak? Tak, będziemy robić taki kręg, y, krąg y, męsko-damski, będziemy rozmawiać właśnie o naszym życiu, o naszych sytuacjach, o tym, co nas wspiera, co nas motywuje, ale też o tym, co, co nas trudnego spotkało, czy też w obecnej chwili, z czym się mierzymy. I oczywiście tam każdy mówi to, na co jest gotowy, nie ciągniemy za język, każdy ma czas swój, reszta słucha, to jest piękne, piękne ćwiczenie, w którym otrzymuje się taki jeden magiczny przedmiot, to jest kawałek. Kija z lasu, który powoduje, że osoba, która trzyma ten, ten kij, jest jakby tą, która może mówić, i dopiero przekazuje go dalej. Następna osoba mówi, więc uczymy się też słuchać, przyjmować, nie przekrzykujemy się. Będzie to oczywiście przy ognisku, bo ogień ma swoją magię e, stosowaną od pokoleń, od wieków, w której to przekazywano wszelką mądrość e, ludziom, czyli mm, kiedy starszyzna uczyła młodzież plemienną. E, Całej kultury, całych y, tajników, jak polować i tak dalej, i tak dalej. Robiła to podczas wieczornych spotkań przy ognisku. I my też będziemy do tego używać ognia, bo on też ma taki neutralny sposób wpływania na nasz stres, ale też z drugiej strony, jakby spala ten. Jest coś takiego, że podczas rozmowy, kiedy siedzimy przy ognisku, jesteśmy w stanie dużo więcej też powiedzieć. Tak samo jak w górach, kiedy idziemy na szczyt, kiedy się zmęczymy, otwiera się nasza głowa, otwiera się nasza wrażliwość, którą nawet mamy mocno schowaną, i jesteśmy więcej z samym sobą porozmawiać, ale też z innymi. Mhm. Więc będziemy stosować i jedno i drugie. Hmm, czy stres jest zawsze szkodliwy? Czy, czy może nam pomóc jakoś też w, w trudnych sytuacjach? Stres, tak jak wspomniałem na początku, jest i pozytywny, i negatywny. I powiem tutaj o takich czterech fazach stresu, które, które mają wielki wpływ na to, jak, jak działamy i co się, z naszym, co się z naszym ciałem dzieje. Chodzi o to, że kiedy mamy jakąś dawkę stresu i potrafimy ją szybko rozładować, no to on będzie pozytywny. Natomiast jeżeli tą dawkę... Przedłużymy, czyli początkowa faza to jest taka faza alarmująca, czyli coś się dzieje na początku, jakiś pik, kortyzol wystrzelił, ale za chwilę on spada Później jest faza mobilizacyjna, czyli pojawia się jakiś szok jakiś i zaczynamy przeciwdziałać mu, rozładowywać go, chcąc się uspokoić, możemy czasem posprzątać, możemy czasem coś wykrzyczeć najlepiej w samotności, żeby innych nie, nie, urozi, nie, nie urazić. Następną fazę mamy taką przystosowanie, czyli wprowadzenie mm, odporności na stres, czyli to jest związane z tym, że my już wiemy, jak reagować na daną sytuację i wtedy uczymy się pewnych zachowań, czyli to, co my na przykład w mental campu będziemy robić, czyli będziemy się uczyć, jak działać na różne stresory, które, są, które się pojawiają w naszym życiu. No i czwarta faza, ta najbardziej mm, taka która powoduje, że pojawia się chroniczny stres, to jest to wyczerpanie, czyli pobudzenie organizmu i chroniczny stres. I ta faza jest najgroźniejsza. Ale okazuje się, że między tymi trzema fazami, a czwartą, jest bardzo cienka granica, czyli pomiędzy tym dobrym stresem a tym złym stresem, yy, ciężko czasami wyczuć, czy też czasami zaobserwować, w której fazie już się znajdujemy. I to ma też wpływ na to, że pojawiają się różne reakcje, psychologiczne, ale też reakcje fizjologi fizjologiczne. I tak reakcjami psychologicznymi na, ten stres, na nasz stres będzie irytacja, zdenerwowanie, lęk, wahanie nastrojów, jeżeli często mamy smutek. Negatywne myśli, czy też unikanie kontaktu z ludźmi. Ale to, co wcześniej rozmawialiśmy o reakcjach fizjologicznych, czyli będzie to kołatanie serca, wyższe ciśnienie spowodowane wzrostem adrenaliny, czy też bóle stawów, bóle głowy, takie ogólne pobudzenie, czyli mamy coś zrobić i czujemy się mocno pobudzeni. I to nie jest związane z tym, że mamy ekscytację z tego tytułu, tylko mamy stres, długi stres, który, który, który na nas źle wpływa. Dodatkowo to są bóle żołądka. Bezsenność też się pojawia i jeszcze ucisk w klatce piersiowej, czyli tutaj powyżej mostka często się pojawia, więc to są te sygnały, które już nam mówią o tym, że ten stres jest zbyt długi więc warto się nad tym pochylić, zobaczyć, co możemy, co możemy zrobić. Ale jakby uprzedzając jeszcze pewnie kolejne pytanie, to już powiem, co powoduje ten chroniczny stres, bo mówimy o tym, że no nie jest, nie jest jakby zalecany czy też pożądany ten chroniczny stres, ale on ma bardzo wiele negatywnych skutków, o których w ostatnich latach zaczyna się mówić coraz więcej w konfiguracji dobrej pracy, dobrego miejsca pracy. Dobrych relacji. Dlatego tak dużo się o tym mówi, ponieważ ten chroniczny stres wpływa na nadciśnienie tętnicze, ale też cukrzycę, bo podnosi się poziom glukozy we krwi, łysienie plackowate, czy też chorobę wrzodową żołądka, jak i dwunastnicy, obniżenie odporności, czyli jeżeli ktoś często choruje, czy to niezależnie od sezonu, warto zwrócić uwagę na to, że to może być spowodowane chronicznym stresem. Kłopoty u mężczyzn z potencją mogą być, zaburzenia miesiączkowania u kobiet, no to już takie mocna faza to jest załamanie nerwowe, czy też nerwica. I no i tu już wtedy należy bezwłocznie kontaktować się z lekarzem psychiatrii, żeby rozwiązać ten problem. Mhm. Ale jeszcze jednym elementem jest bardzo ważnym dla, co powoduje przewlekły i chroniczny stres, no to są w tych skrajnych przypadkach dochodzi do choroby alkoholowej, czy też narkomanii. Wiem, że długo trwały stres i duży, duże wyrzuty kortyzolu częste powodują obniżenie odporności, i większe narażenie na nowotwory. Tak, no, są badania, które pokazują, jak wiele sytuacji stresowych wpływa na nasze, na nasze choroby, no ale to pewnie lepiej by było porozmawiać o tym z ekspertami, bo zaczniemy zaraz tutaj wchodzić w bardzo odrażliwy temat, mówiący o tym, że. Są, są grupy badaczy, które bardzo jednoznacznie identyfikują pojawienie się jakiegoś choroby nowotworowej w naszym ciele przy określonym stresie. Drudzy chcą to obalać i dochodzi tam do, między nimi do różnych sprzeczek, ale na szczęście fizyka kwantowa zaczyna temu wszystkiemu być rozjemcą i dużo już zaczyna się o tym mówić. Biologia totalna, więc warto o tym, z tym się zapoznać i zgłębić te tematy. Sport. Niektórzy mówią, a zdenerwowałem się albo już mam tego dość, idę pobiegać. Czy to wystarczy, żeby pozbyć się stresu? Na w pierwszej fazie tak. W pierwszej fazie, tak, jeżeli to jest bieganie 30 minut e, w slow jogingu, godzina biegania to jest około 1000 kilokalorii, które zostanie raz, że spalone, dwa, że ten stres zostanie wyrzucony. Natomiast, jeżeli mamy sytuację, która się chronicznie powtarza, czyli ciągły konflikt w domu, nierozwiązany z przyczyn, nie wiem, finansowych, e, czy jakieś niedogadanie, które trwa już dłuższy czas, to wychodzenie na trening sprawi, że my się uzależnimy od tego, żeby uciekać od problemu. Za każdym razem będziemy wychodzić na trening. Będziemy potrzebować tego treningu coraz więcej, no bo spalenie tych emocji, które się w nas pojawiają, będą potrzebowały duż, mocniejszego bodźca, i to będzie destrukcyjne. Ja doświadczyłem tego na, na swoim przykładzie i, i mogę powiedzieć, że ja biegałem ultramaratony, choć nadal mam do nich sentyment i chciałbym z, jeszcze tam gdzieś się sprawdzić, to no, doprowadziło mnie to do skrajnej sytuacji, w której miałem bardzo duże osłabienie organizmu, w której e, miałem e, problem z koncentracją, z zasypianiem i ten mój flow związany z ultrabieganiem doprowadził mnie do, do wyczerpania organizmu, które leczyłem praktycznie przez dwa lata, no, ale dzięki medycynie chińskiej y, mogłem się z tego y, wykaraskać, że tak powiem. Więc sport pomoże. Jeżeli mamy taki wyrzut, na przykład dzisiaj w pracy okazało się, że była jakaś stresująca sytuacja, pójdziemy na spacer, pójdziemy pobiegać, pójdziemy na siłownię, ale jeżeli ta sytuacja stresująca pojawia się codziennie i my codziennie chcemy to zabijać tylko i wyłącznie sportem, to nadal... Będziemy w tej, z tym stresorem wysokim, i to w którymś momencie pęknie. Tak jak ten przysłowiowy szampan, który się po wstrząśnięciu wybucha. Więc w takiej sytuacji potrzebujemy czegoś więcej niż tylko sportu, czasem terapii, czasem coachingu, czasem treningu mentalnego, a czasem właśnie takiego wyjazdu do, w góry czy nad morze, spacerów, spotkania z ludźmi, czy też tych kręgów męskich, żeńskich, czy, czy mieszanych. Marną rzecz powiedziałaś o tym, że to jest ucieczka od problemów. Problemy nie są zaleczone, nie są wyleczone. Staramy się je zagłuszyć, po prostu stosujemy eskapizm, ucieczkę. Pobiegam, bo zrobię, będę udawał, że robię coś ważnego dla siebie tak naprawdę, w tym czasie i nie myślę o problemach, które nade mną wiszą. Bardzo ważna rzecz, którą powiedziałeś. No dobrze, Jarku, no to w takim razie konkret. Jakie nawyki, rytuały pomogą nam w odpowiednim zbalansowaniu tego stresu, skoro mamy z nim też żyć w końcu? Tak, będziemy żyć z nim na co dzień. Stres jest nieod, nieodłączny w naszym życiu i. Chcieć być bez, żyć bezstresowo to też jest pewien rodzaj ucieczki. I zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze powiem o tym, że często pojawiają się różne grupy takie rozwojowe, pseudo-rozwojowe, które nie mają wiele wspólnego z nauką, czyli taka duchowość wysoka, tak zwane pseudo-oświecenie, które mówi, żeby się nie stresować, że nie trzeba mieć nic, że nic nam nie jest potrzebne w życiu. Minimalizm jest bardzo dobry, ja i ty o tym dobrze wiemy, bo, bo, bo jesteśmy też praktykami minimalizmu, ale jeżeli nie mamy poukładania, Danych tych rzeczy najważniejszych, czyli zapewnienia sobie bytu poprzez finansowanie, poprzez dom, poprzez relacje ułożone z najbliższymi, to ta duchowość jest ucieczką. I zwróćcie też na to uwagę, czy nie uciekacie czasami w tą duchowość, taką pseudoduchowość, że Wy teraz przez cały dzień będziecie medytować, a nie rozwiążecie żadnego problemu, bo ten stres będzie Wam się w nocy odzywał i nie będziecie mogli spać i Wy znowu będziecie chcieli medytować. Medytacja jest bardzo dobra, jest bardzo potrzebna, ale taka pseudoduchowość, czyli uciekanie od problemu, one się same rozwiążą, Nożą? Nie, trzeba stawić czoła problemu. I już nawiązując do tego, co powiedziałeś, do, do pytania, czyli takie, mm, takie działania, które pozwolą nam wyhamować bodziec, yy, dawać sobie nawet krótkie momenty wytchnienia, uważności, relaksu, to bym powiedział na początek. Co warto robić? Spotkania z ludźmi. Godziny w lesie, lasoterapia, robiłeś od nie tak dawno o tym yy, odcinek, to, to warto go przesłuchać, yy, bo to o tym mówi nawet psychiatra, więc, yy, więc to jest potwierdzone naukowymi badaniami. Yy, sport, umiarkowany sport, nie ucieczka, to co już wspomnieliśmy. Zdrowe jedzenie, o którym też wspomnieliśmy. Różnorodność, nie monotonia. I różnorodność odnosząca się do sportu, różnorodność odnosząca się do jedzenia. Różnorodność odnosząca się do różnych pasji, które, które mamy w swoim życiu, chodzenie boso, to jest tak zwane uziemienie. O tym też jest dużo badań, ale to też w lasoterapii się o tym mówi, że chodzenie boso sprawia, że mamy kontakt z naszą ziemią. Dawniej poprzez różnego rodzaju pracę w ogrodach ludzie częściej chodzili boso, teraz jest to tego bardzo mało, a to uziemienie wpływa na to, że jakby z naszego ciała usuwamy stresory i dzięki temu lepiej się czujemy. Oczywiście odchodzenie od toksycznych ludzi, czyli pięć osób, to co mówiłem, reguła dłoni, czyli trzeba się ich pozbywać. Nie każdego da się zmienić, czasami trzeba po prostu, kiedy my mamy tą elastyczność, kiedy mamy tą mądrość na temat stresu, na temat swojego zachowania, czasami po prostu puszczamy tych ludzi wolno i mówimy im po prostu bądź sobą, zostań takim, jakim jesteś, ale ja w tym, w tym środowisku nie chcę być i czasami to jest bardzo trudne, bo mówimy tu o najbliższych osobach, mąż, żona, partner, partnerka, rodzice. Ale na to też są sposoby. Można się spotkać z rodzicami raz czy dwa razy w roku i to też będzie dobre rozwiązanie, jeżeli ono tak wywołuje do nas dużego stresu. Tylko tutaj jeszcze też trzeba spojrzeć na siebie, czy przypadkiem to nie jest jakieś nasze lustro, które gdzieś tam projektujemy, więc, więc to też jest temat do, do rozwinięcia. No i bycie za, nastawionym na otwartość niż na taką stabilność, bo życie jest. Przewrotne. W różnych sytuacjach mamy tak, że jest dobrze, za chwilę pojawia się coś trudnego. Nie oczekujmy, że zawsze będzie dobrze. Życie będzie nam stawiało różne kłody, i właśnie one też są po to, żeby, to, żeby doceniać i cieszyć się życiem, żeby smakować jego każdego, każdego wymiaru i każdego smaku. Yy, powiedz mi, czy geograficznie, gdzie można pozbyć się takiego stresu? Czy taki jednorazowy wyjazd w góry może nam pomóc? Na pewno duży ładunek stresu będziemy w stanie rozładować podczas takiego 3-4 dniowego wyjazdu, w którym popracujemy trochę z naszym umysłem, popracujemy trochę z naszym ciałem, pospacerujemy, wyciszymy się. Jak Mówisz o naszym wyjeździe w październiku. Tak, tak, mówię to już o naszym wyjeździe, w którym tutaj będziemy robić różne ćwiczenia od lasoterapii, trening autogenny Szulca, trening wizualizacji. Będziemy robić jeszcze inne niespodzianki, będzie przytulanie do drzewa, jeśli ktoś będzie chciał ten, będzie krąg z ogniskiem, gdzie, gdzie będzie można... Ceremonia kakao. Ceremonia kakao, tak, czyli będziemy spożywać kakao, będziemy robić taką fajną medytację z aromatem właśnie tego kakao, zobaczycie jaki to ma wpływ na nas i jak pozytywnie działa. I te takie krótkie mikrowczasy powodują, że... Dostajemy pozytywnej energii, rozładowujemy stres i patrzymy też na różne problemy z dystansem. Bo chroniczny stres powoduje w nas, że zabiera nam się kreatywność, znaczy odchodzi z nas kreatywność, odchodzi nam takie patrzenie na to, że każdy problem da się rozwiązać, tylko zaczynamy widzieć wszystko w czarnych barwach. Więc, naszym celem podczas tego czterodniowego wyjazdu, oprócz tego, że przedstawimy, jak można zarabiać, ty będziesz to przedstawił, jak można zarabiać poprzez casting i mieć taki rodzaj życia, który ze wymarzyłeś i stworzyłeś. I pewnie y, słuchacze więcej się dowiedzą o tym, czytając swoją książkę, która już niedługo wyjdzie. Ja ją mam przyjemność już teraz czytać, więc, y, więc trochę mi w niektórych momentach y, aż taka pojawiła się lekka nutka zazdrości, że, 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 że tyle miałeś fantastycznych przygód po drodze w życiu. Ale właśnie ten cały nasz kamp ma pokazać, jak możecie sobie samemu w późniejszym czasie radzić, bo my będziemy tworzyć taki y, taką... Apteczkę emocjonalną, czyli każdy w domu ma apteczkę na skaleczenie, na ból głowy, na ból zęba. Ale nikt nie ma apteczek na emocje. A podczas naszego takiego kampu właśnie będziemy tworzyć taką apteczkę na emocje, czyli spiszemy sobie kilka działań, które no, mogą nam pomóc w różnych sytuacjach stresowych, większych, mniejszych, jak sobie z tym poradzić? Będziemy mieli jasną, klarowną instrukcję: zrobić to wedle tego, tak, tak, tak i tak. Postępuj przez tyle i tyle czasu. Zobacz, jak to działa. Nie? Więc tutaj też będziemy mieli takie rozwiązanie. Super, Jarku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Na koniec wszystkim słuchaczom powiem jeszcze, że to co ja będę mówił, to generalnie będzie przekazanie tego, jak osiągnąłem 4 godzinny tydzień pracy, jak Wy możecie osiągnąć ten 4 tydzień pracy, między innymi dzięki podcastom. Jarek pomoże w tym wszystkim, o czym właśnie przed chwilą powiedział w, tym, w, tej, w tej naszej rozmowie. No, i pewnie zadajecie sobie pytanie, jak można zapisać się na ten kamp. Otóż na fanpageu lepiej teraz jest przypięte Wydarzenie. Camp lepiej teraz w górach. Wystarczy też na Facebooku wygooglować taki event i tam wystarczy się dodać do niego. Tam są wszelkie dane, wszelkie informacje, jak zapisać się, numer konta, miejsce, też harmonogram całego wydarzenia i tam znajdziecie wszystko. Fanpage lepiej teraz na Facebooku, Wydarzenie. Camp lepiej teraz w górach. Zapraszam jeszcze raz, Jarku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki Radek jeszcze raz za, za zaproszenie, no i mam nadzieję, że z słuchaczami również będziemy się widzieć już w październiku i będziemy mogli przeżyć fantastyczną przygodę podczas naszego kampu. Super, dziękuję. Jeśli podobał Ci się podcast lepiej teraz i pragniesz otrzymywać więcej informacji na tematy poruszane przeze mnie i moich gości w formie pisemnej, prosto na skrzynkę mailową, Wejdź na stronę lepiejteraz.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Już w pierwszym mailu otrzymasz za darmo rozdział mojej książki przybliżającej filozofię praktyczną, Lepiej Teraz. Zapraszam i do usłyszenia!